Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz długość krótszej prostokątnej trójkąta prostokątnego, jeśli jego najdłuższy bok ma 2 pierwiastki z 3 cm, a średni pierwiastek z 10 cm. Więc zróbmy sobie rysunek pomocniczy. I tutaj mamy podany najdłuższy bok. Najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym to jest zawsze przeciwprostokątna, tak? I mamy też średni bok podany, więc najkrótszego boku nie znamy. Przy najkrótszym boku wstawię x, natomiast średni bok ma długość pierwiastek z 10 cm. I teraz skorzystam z twierdzenia Pitagorasa, które mówi, że suma kwadratów dwóch przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. W związku z tym sprawdzam w trójkącie, gdzie mamy kąt prosty. Tutaj tam, gdzie jest kropeczka, to jest kąt prosty. Te dwa sąsiednie boki przy kącie prostym dodam. Oczywiście wcześniej je podniosę do potęgi drugiej. Czyli to będzie tak, pierwiastek z 10 do potęgi drugiej dodać x do potęgi drugiej równa się 2 pierwiastki z 3 do potęgi drugiej. Tutaj jest ważne, aby zapisać to w nawiasie. I teraz pierwiastek z 10 do potęgi drugiej, tutaj ładnie nam się potęga druga skróci z pierwiastkiem, czyli wychodzi 10, dodać x do potęgi drugiej przepisujemy. Natomiast jaki wynik z tego wyjdzie? Otóż dwójka jest do potęgi drugiej i pierwiastek z 3 do potęgi drugiej. Rozpiszę to z boku, jak to wygląda. Czyli 2 do potęgi drugiej razy pierwiastek z 3 do potęgi drugiej. 2 razy 2 to jest 4. Tutaj pierwiastek z kwadratem nam się skraca, zostaje 3, więc 4 razy 3 to jest 12, czyli mamy już 12. I teraz dziesiątkę przeniosę na stronę prawą, czyli x do potęgi drugiej równa się 12 odjąć 10, więc x do potęgi drugiej to jest 2 i teraz chciałabym sam x policzyć, to na obie strony nakładam pierwiastek, więc pierwiastek z x kwadrat równa się pierwiastek z 2. Tutaj przy x pierwiastek z kwadratem nam się skraca, zostaje sam x, to się równa pierwiastek z 2. Były jednostki podane w treści zadania, więc centymetra i możemy podać odpowiedź. Krótsza przyprostokątna ma długość pierwiastek z 2 cm. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.